Witam Was w kolejnym odcinku kursu Programowanie w języku C++. Ten odcinek będzie poświęcony pobieraniu danych od użytkownika programu. Więc może niektórzy z Was się domyślają, że skoro jest coś takiego jak standardowy strumień wyjścia, czyli coś takiego, co w języku C oznaczamy jako cout, to jest też coś takiego jak standardowy strumień wejścia. No i właśnie przy pomocy takiego strumienia wejścia pobieramy dane. Więc załóżmy, że mam zmienną int, no na przykład nie będzie wiek, czy sobie dodam, dołączę do naszego programu bibliotekę string, czyli łańcuch liter, czyli mam już jedną zmienną int wiek. Druga zmienna będzie to imię, no i ona jest typu string. Czyli jak się pewnie domyślacie, spróbujemy poprosić użytkownika programu właśnie o te dane. Co musimy zrobić? No na początku wypadałoby powiedzieć, o co chodzi. Bo jeżeli zobaczy taki migający kursor, no to mu nie powie, co ma wpisać. Więc napiszmy... Wpisz swoje imię. Czyli teraz już będzie wiedział. No teraz to imię musimy sobie od niego pobrać. Czyli używamy cin, czyli syin, standard input. Jak widzicie, tutaj te strzałeczki są w przeciwną stronę. No i co musimy tutaj podać? No nie możemy tutaj podać coś, co będziemy wypisywać, tylko coś, co będziemy pobierać. Więc podajmy teraz imię. No i co to robi? To informuje, że to, co zostanie wpisane w standardowy strumień wejścia, leci do tej zmiennej. Więc teraz napiszmy wpisz swój wiek. No i znowu zróbmy to samo. Pobierzmy sobie wiek. No i teraz sobie to wszystko wypiszemy. A więc masz, tutaj robimy spację i jak widzicie, co ja robię, przychodzę do kolejnej linii, ale nigdzie nie używam średnika, czyli to wszystko jedno, to będzie taka długa instrukcja. I teraz wypiszemy sobie wiek. No i znowu przychodzą lat. Po co ja tak robię? No jak widzicie, jeżeli byśmy tak to mieli poukładane tak za sobą kolejno, to strasznie by to było długie, a tak mamy to sformatowane w ładny sposób. Czy już wypisaliśmy wiek i nazywasz się imię. Jak widzicie, tutaj dopiero w tym miejscu kończę to wyrażenie. Dla języka C++ będzie to wyglądało w taki sposób, czyli że wszystko jest w takiej jednej długiej linii. To ułożę z powrotem. No i dobrze, zobaczmy, czy to wszystko będzie działać. Więc program każe nam wpisać swoje imię. Niech będzie no, Dariusz i wpisz swój wiek, 49 lat. A więc masz 49 lat i nazywasz się Dariusz. Dobrze, program działa tak, jak oczekiwaliśmy. Ja to Wam omówię jeszcze raz, tylko tym razem oczywiście szybciej. Dołączamy do naszego programu bibliotekę wejścia i wyjścia. Dołączamy do naszego programu bibliotekę string, dzięki której możemy używać typu string. Piszemy, że używamy przestrzeni nazw std. W naszej funkcji main tworzymy dwie zmienne, jedną typu int o nazwie wiek, drugą typu string o nazwie imię. Wypisujemy tekst,
pobieramy dane od użytkownika i zapisujemy je w zmienne imię. Znowu wypisujemy tekst, pobieramy dane od użytkownika i wpisujemy i zapisujemy je w zmienny wiek. Wypisujemy tekst, wypisujemy zmienną, wypisujemy tekst i wypisujemy zmienną. Return 0, czyli że nie ma żadnego błędu i zakończamy blok kodu. Dobrze, to tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.